Ślepe ulice przestaną być ślepe. W Katowicach szykuje się kilka drogowych inwestycji. Dzisiaj podpisano umowy na budowę dróg za prawie 150 milionów złotych. Wśród nich połączenie ulicy Mickiewicza z Grundmana nad Drawą. Widzimy, co się w obszarze miasta, gdzie te inwestycje mają być realizowane, dzieje w tej chwili. Ja tylko przypomnę takie chociażby hasła jak pierwsza dzielnica, strefa kultury, Kawatina. To są nazwy, które wiele nam mówią i można sobie wyobrazić, co będzie się, jeżeli chodzi o układ drogowy, z tym wiązało. Miasto przygotowuje się na jeszcze większy ruch w rejonie już zrealizowanych lub trwających inwestycji mieszkaniowych i biurowych. Zanim drogi powstaną, kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Te realizowane w centrum miasta mają szczególną specyfikę, bo tu jest największe obciążenie ruchem, więc na te będziemy, można powiedzieć, tak z maleńkim wykrzyknikiem więcej zwracać uwagi, ale każde jest tak samo ważne. Wszędzie mamy mieszkańców, którzy podróżują tymi ulicami. One częściowo będą musiały być na pewno włączone z ruchu, ale będziemy się starali tak to organizować, aby jak najmniejszym obciążeniem dla mieszkańców te inwestycje przebiegały. Drugą najważniejszą z tych sześciu inwestycji jest dokończenie układu drogowego w rejonie strefy kultury. Cały czas powstają tu nowe mieszkania. Kontynuacją ulicy Dobrowolskiego i jej połączeniem z ulicą Katowicką zajmie się ta sama firma, która realizowała tu inwestycję drogową 10 lat temu. Zmieniliśmy tą przestrzeń miejską zupełnie, tak? Przypomnę Państwu, że to był teren kopalni Katowice, bardzo przeobrażony przemysłowo. Zrobiliśmy tam bardzo dużo rozbiórek, wyburzyliśmy też starą halę, kotłownię w zasadzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dużo infrastruktury też przebudowaliśmy podziemnej. Dlatego realizacja drugiego etapu układu drogowego przy strefie kultury powinna teraz pójść sprawnie. Na budowę wszystkich nowych odcinków dróg wykonawca będzie miał 16 miesięcy. Prace mają ruszyć już w maju.